Pole elektromagnetyczne przybiera postać torusa, w którym płynie cały elektromagnetyzm, częstotliwość i wibracje. Toroid to obracająca się powierzchnia, która przybiera kształt pączka. Cewki indukcyjne i transformatory toroidalne odgrywają kluczową rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej. Istnieje wiele sposobów wytwarzania elektromagnetyzmu. Przyjrzeliśmy się niektórym już wcześniej. Wiemy, że pole magnetyczne może wytwarzać energię elektryczną i że elektryczność może wytworzyć pole magnetyczne. Działa w obie strony. Magnetyzm i elektryczność są nierozłączne. To taniec polaryzacji, kulistej planety i nie ma kosmosu. A zatem wszystkie wizje przyszłości są czysto fikcyjne i szczególnie niewinne. Jednak to, czego nie widzimy w tych wizjach przyszłości, jest potężne elektromagnesy. Gdyby cywilizacja miała się rozwijać technologicznie poprzez wykorzystanie elektromagnetyzmu, wtedy magnes podkowiasty miałby z pewnością ogromną rolę do odegrania w tym rozwoju. Tak, z pewnością tak by było. I z pewnością tak się stało. Magnes podkowiasty. Łuk triumfalny. Tak, jeden z najpotężniejszych elektromagnesów, jakie kiedykolwiek zbudowano. Można je znaleźć wszędzie w naszym królestwie. Były częścią czegoś. Dużo, dużo, dużo większego. Te struktury nie są tym, czym myślisz, że są. Były one instrumentami mocy. Oni zbierali, wytwarzali i dystrybuowali energię. Anteny. Kolczaste anteny. Kule przewodzące z metali szlachetnych. Rezonatory kopułowe. Łuki i kolumny to potężne wzmacniacze i cewki. Bateria kondensatorów. Kłamstwo. Na równi z globem. Witamy w przyszłości.
z wyjątkiem tego, że to przeszłość. Przyszłość przyszła i poszła, a my to przegapiliśmy. Wspaniała architektura, którą widzimy w całym naszym królestwie, którą oficjalni kłamcy i kontrolerzy naszego świata nazwali historyzmem, neoklasycyzmem, renesansem, gotykiem i tak dalej. Wszystkie należały do jednej zjednoczonej cywilizacji. Cywilizację tak rozwiniętą, która wykorzystywała moc elektromagnetyzmu do tak wysokiego stopnia, że nie tylko zbudowali te ogromne konstrukcje, ale także stworzyli je z niezwykłą finezją i pięknem. Świętowanie własnego postępu technologicznego. Konstrukcje zostały zaprojektowane w jednym celu – zbierania i generowania energii elektromagnetycznej oraz dystrybucji jej na cały świat. Ich miasta, miasteczka i cały sposób życia przebiegały i zależały od wykorzystania darmowej, czystej i potężnej energii elektromagnetycznej. Energia została ujarzmiona i zebrana z jonosfery nad naszymi głowami poprzez zastosowanie anten, iglic, kopuł i wież. Wszystkie niemożliwe struktury, które widzimy dzisiaj, zostały zmienione i przemianowane przez naszych kontrolerów i obywateli XIX wieku. To generatory, potężne i olbrzymie. Zbierali i generowali energię elektromagnetyczną, która była następnie przechowywana w ogromnych elektrowniach oraz dystrybuowana i przekierowywana dzięki wyrafinowanym, zaawansowanym strukturom. Jednym z nich jest ogromny elektromagnes lub coś, co znamy jako łuki triumfalne. Energia była magazynowana w bateriach i kondensatorach, takich jak wieże i obeliski. Wszystkie miasta zostały zbudowane w naszym królestwie w postaci jednej wielkiej, połączonej sieci energetycznej, podobnej do ogromnej płyty głównej komputera. Jak już wiecie, żyjemy na płaskiej, stacjonarnej powierzchni. W centrum znajduje się źródło magnetyzmu na biegunie północnym, a bezpośrednio nad nim jest Polaris, zamocowany w centralnym i najwyższym punkcie cudownego krystalicznego sklepienia kopuły. Pod firmamentem na różnych wysokościach istnieją różne warstwy atmosfery. Jonosfera zaczyna się około 50 km nad Ziemią. Obejmuje termosferę i mezosferę. Jonosfera to atmosfera elektryczna, która jest zjonizowana przez elektromagnetyzm Słońca. Tworzy również wewnętrzną krawędź magnetosfery. Tak, wiem, dużo wielkich słów i abstrakcyjnych pojęć. Ale znacie ten proces? I byliście tego świadkami każdego dnia przez całe swoje życie. Jak widać, fiolki tutaj zawierają gazy molekularne, które są obecne w atmosferze nad nami. Gdy źródło elektromagnetyczne, takie jak cewka Tesli, aplikowana w bliskiej odległości od tych gazów, pole magnetyczne cewki powoduje jonizację lub ładuje te gazy, a w rezultacie otrzymujemy fosforyzującą plazmę. Gazy zabarwiają się. Właśnie dlatego nasze niebo jest najczęściej niebieskie, ponieważ elektromagnetyczna obecność Słońca jonizuje atmosferę, a wynikiem jest kolorowa plazma.
kiedy słońce wschodzi lub wychodzi z naszego regionu, lub to, co kłamcy tego świata nazywają wschodem i zachodem słońca, widzimy różne gradienty kolorów ze względu na odległość od jonosfery nad nami. Kiedy słońce nie wędruje już nad naszym regionem, niebo traci kolor i widzimy gwiazdy na firmamencie za nim. Mimo iż oficjalni naukowcy określają jonosferę jako warstwę atmosfery, w rzeczywistości jest to warstwa eteryczna. Eter to materiał lub pierwiastek, który przenosi elektromagnetyzm. Łączy wszystko w naszym królestwie. To ten materiał sprawia, że Słońce i Księżyc, a ich koncentryczna podróż nad naszym dyskiem jest w ogóle możliwa. Eter to tajemniczy piąty element. Łączy wszystko elektromagnetycznie poprzez energię wibracyjną. To jest klej, sieć, siła napędowa absolutnie wszystkiego. Cztery inne żywioły: powietrze, ogień, woda i ziemia. Istnieją tylko dzięki eterowi. Stanowią wyraz jego wibracji. Cymatyka jest dobrym przykładem obecności eteru. Częstotliwości poddawane przez płytę chladniego, dzięki piasku lub soli, tworzą precyzyjne i złożone kształty geometryczne. Im wyższa częstotliwość, tym bardziej złożony wzór geometryczny. A jaki jest przewodnik, który przejmuje wibracje częstotliwości i pozwala piaskowi nabrać takiego kształtu? To właśnie tak działa eter. Dlatego widzimy owoce i warzywa, które bardzo przypominają wzory cymatyczne. Tak działa eter. Cała materia jest eteryczna, a kształt i forma tej materii są różnymi wyrazami eteru, określane przez częstotliwość i wibracje. Eter jest pomostem między częstotliwością elektromagnetyczną a energią wibracji i formą materii samą w sobie. Można to nazwać Duchem Świętym od Boga. Historyczna i naukowa rozprawa dotycząca eteru jest celowo manipulowana. Wróg wprowadził prawdę tylko po to, by ją zdyskredytować, a następnie pogrzebać. Niektóre z rzekomych postaci z przeszłości pisały o eterze, a tak zwany Arystoteles nazwał go piątym żywiołem. James Clerk Maxwell, tak zwany ojciec elektromagnetyzmu, mówił o eterze, stwierdzając: w kilku częściach tego traktatu podjęto próbę wyjaśnienia zjawisk elektromagnetycznych za pomocą działania mechanicznego, przenoszonego z jednego ciała na drugie, za pomocą nośnika, zajmującego przestrzeń między nimi. Falowa teoria światła zakłada również istnienie nośnika. Musimy teraz wykazać, że właściwości nośnika elektromagnetycznego są identyczne z właściwościami nośnika świetlnego. Nośnikiem, do którego odnosi się tutaj, jest eter. Albert Einstein i inni z powodzeniem utrwalili model heliocentryczny poprzez oszukańcze szkoły myśli naukowej. Ale nawet Einstein nie mógł zaprzeczyć obecności eteru. Zgodnie z ogólną teorią względności, kosmos jest obdarzony właściwościami fizycznymi. W tym sensie zatem istnieje eter. Zgodnie z ogólną teorią względności, kosmos bez eteru jest nie do pomyślenia. Bo w takim kosmosie nie tylko nie byłoby rozprzestrzeniania się światła,
ale także brak możliwości istnienia standardów odnośnie czasu i przestrzeni przez pręty pomiarowe i zegarki, ani zatem żadnych luk czasoprzestrzennych w sensie fizycznym. Nawet współcześni naukowcy pod urokiem heliocentryzmu przyznają, że zaprzeczenie istnieniu eteru jest nonsensem. Dziś próżnia jest uznawana za bogaty fizycznie nośnik. Ogólna teoria próżni jest więc teorią wszystkiego. Teorią uniwersalną. Należałoby ponownie nazwać próżnię eterem. Wracając do eterycznej jonosfery. Jak powiedziałem, ta warstwa eteru nad naszymi głowami to nieustanne morze elektromagnetyzmu i odpowiada za kolorową plazmę, którą nazywamy niebem. Źródłem tego elektromagnetyzmu jest Słońce. To dzięki tej zjonizowanej warstwie otrzymujemy błyskawice jonosferyczne w postaci chochlików, które z kolei wpływają na burze poniżej. Jon to cząsteczka, atom lub molekuła z siecią ładunku elektrycznego. Elektryczność to ciągły przepływ jonów. Elektrolity w naszym ciele są zjonizowane. Wszystko łączy elektromagnetyzm i eter. Nasi wysoko rozwinięci i wyrafinowani historyczni przodkowie nie tylko rozumieli działanie jonosfery i eteru, ale opracowali metody mistrzowskiego pozyskiwania go jako paliwa do zasilania całej Ziemi. I chociaż dokładny proces, dzięki któremu udało im się wydobywać eter, jest celowo przed nami ukrywany i pozostaje nieznany. Pozostała struktura, której przeznaczenie zostało odtąd przez ludzkość zmienione i wykorzystane ponownie jako architektura, pozostawiając nam wiele wskazówek, jak to wszystko działało. Dowody są wszędzie, dla tych, którzy mają oczy, by widzieć. A kiedy już to zobaczysz, staje się to tak rażąco oczywiste, że zarzucisz sobie, że nigdy tego wcześniej nie zauważyłeś. Sprawa jest bardzo złożona i jej rozwinięcie zajmie trochę czasu. Na razie przyjrzyjmy się bliżej niektórym z tych struktur i przedstawię kilka podstawowych pojęć. Kontynuując naszą podróż, zbadamy wszystko bardziej szczegółowo. Widzimy je wszędzie, na szczycie tych wielkich, wspaniałych budowli. Wieże, iglice i wieżyczki piętrzą się, niczym szpiczaste anteny. To przez ten zbiór anten pozyskiwano eter. Widzisz, po wielkim resecie XIX wieku wróg rozłamał jednolite rozumienie Boga Starego Świata i stworzył wiele religii, aby spróbować ukryć Boga i usprawiedliwić istnienie tak wspaniałych i pięknych konstrukcji technologicznych. I wiem, że to może wywołać zamieszanie u niektórych ludzi, ale zostań ze mną, nie zawiodę cię. Ale na razie bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że wiele ikon religijnych, które zdobią i tworzą te anteny, nigdy nie były wyznacznikami różnych religii w Starym Świecie. Nie miało ich tam być. Zasygnalizowały coś zupełnie innego. Zazwyczaj są wykonane z miedzi i złota. Oba są doskonałymi przewodnikami elektryczności. W wielu strukturach, które nazywamy katedrami, symetryczne kolce na sterczynach działały w podobny sposób, wydobywając eter z jonosfery. Po zebraniu, energia nieuchronnie zostałaby ściągnięta do górnej, większej części tych kopułowych struktur. Badając wiele wnętrz tych kopuł, uświadamiamy sobie, że w dużej mierze opierają się na symetrycznej ornamentyce,
Osiąga się to przez wcięcia lub wgłębienia w murze. W świecie elektromagnetycznym